5 ostatnich spotkań Energii Kozienice z Mazowszem Grójec nie wyłoniło zwycięzcy. Kozieńczanie na sportowej wygrali tylko jedno z 4 spotkań. W sobotę ekipa Pawła Potenta stanęła przed szansą, by przerwać serię remisów i jednocześnie zachować nadzieję na włączenie się do walki o awans. Spełniło się tylko to pierwsze. Gospodarze byli może niezdecydowanym, ale jednak faworytem w konfrontacji z 6 w tabeli Mazowszem. Energia rozpoczęła tą samą jedenastką, która tydzień wcześniej rozgromiła Józefowie. W bramce Michał Domański. Linię obrony tworzyli Wojciech Kupiec, Patryk Walasek, Bartłomiej Siwak i Łukasz Szary. W pomocy zagrali Andrzej Kalinka, Maciej Woźniak, Bartosz Zawadzki, Kacper i Wojciech Nowocieniowie, a przed nimi Daniel Ciupiński. Gdy już w 3 minucie meczu po akcji braci Nowocieniów młodszy z nich dał prowadzenie Energii, mogło się wydawać, że powtórzy się scenariusz ze spotkania z Józefowią. Wojciech zagrał idealnie w tempo do wybiegającego zza obrońców Kacpra, który ze stoickim spokojem pokonał Piotra Praska. Niespełna 2 minuty później piłka po raz drugi znalazła drogę do bramki gości, ale tym razem arbiter gola nie uznał i wydaje się, że miał rację. Futbolówka przed podaniem Daniela Ciupińskiego do Wojtka Nowocienia opuściła już boisko. Jednak Mazowsze to rywal innego kalibru niż Józefowia. Choć wiosną prezentują się poniżej oczekiwań, w meczu z Energią Grójczanie bezlitośnie wykorzystali wszystkie błędy gospodarzy. Podopieczni Andrzeja Prawdy straty odrobili w 23 minucie, a gol Macieja Mazurkiewicza był ozdobą spotkania. Obrońca Mazowsza huknął z niemal 30 metrów i golkiper Energii był bez szans. Raptem 3 minuty później goście wykorzystali moment dekoncentracji naszego zespołu przy stałym fragmencie gry. Po dośrodkowaniu z narożnika boiska Szary źle wybił piłkę, Maciej Lesisz zgrał głową do Bartłomieja Rotuskiego, a obrońca w ten sam sposób umieścił ją w siatce. Nieco oszołomieni takim obrotem spraw piłkarze Energii długo nie mogli znaleźć sposobu, by zagrozić bramce Piotra Praska. Udało im się to dopiero w końcówce pierwszej połowy. W polu karnym nieprzepisowo powstrzymywany przez Marcina Mazura był Bartosz Zawadzki. Sędzia Piotr Rybus podyktował rzut karny, który na bramkę zamienił Wojciech Kupiec. Do przerwy było 2-2, co wróżyło jeszcze większe emocje w drugiej połowie. Szybko zdobyta bramka, podobnie jak w meczu z poprzednim z Józefowią. Wszyscy może uwierzyli, że mecz się powtórzy, a tu, jak wszyscy wiemy od dawna, że w piłce dwóch takich samych spotkań się nie gra. I też wydaje mi się, że po tej szybko zdobytej bramce uwierzyliśmy, że będzie łatwo, lekko i przyjemnie. No i nas troszeczkę uśpiła ta bramka. Później brak koncentracji, bo nawet ciężko mówić o błędach tam, bo to przypadek przy tych dwóch drugich bramkach. Mówię, najbardziej to uważam, że to był brak koncentracji, zlekceważenie tych sytuacji. No i utrata dwóch bramek, po czym zdobywamy bramkę na 2-2. Ale nawet w przerwie dało się odczuć, że nas tutaj remis nie zadawala. W przerwie przed publicznością wystąpiły Zygzaki, czyli młode cheerleaderki z ogrodu Jordanowskiego. 4 bramki w pierwszej połowie rozbudziły apetyty kibiców. Lecz w błędzie był ten, kto sądził, że druga odsłona będzie równie emocjonująca. Z boiska wiało nudą, a gra długimi fragmentami toczyła się w żółwim tempie. Na co bez wątpienia wpływ miał również żar lejący się z nieba. Trenerzy próbowali nieco ożywić grę swoich zespołów, wpuszczając na boisko świeżych zawodników. Jednak zmiennicy nie odmienili oblicza tego pojedynku. Po przerwie obie drużyny miały raptem po 2 sytuacje, które mogły zakończyć się bramką. Dobrą okazję zmarnował Damian Stanisławski, z kilku metrów posyłając piłkę nad poprzeczką. Później w odstępie 2 minut czujność i umiejętności swoich bramkarzy sprawdzili obrońcy. Najpierw Patryk Walasek nieomal zaskoczył Michała Domańskiego strzałem głową. A następnie Maciej Mazurkiewicz prawie przelobował Piotra Praska, próbując zagrać głową do własnego bramkarza. Mazowsze koncentrowało się głównie na rozbijaniu akcji Energii i czyniło to bardzo umiejętnie. Jednak gdy nadarzyło się okazja, by zadać decydujący cios, Grójczanie nie mogli jej nie wykorzystać. Rafał Sobczak mimo asysty Kupca i Kalinki zagrał do Igora Minkowskiego. Podanie nie przeciął Walasek, spóźniony był Janiszewski, z interwencją nie zdążył Siwak. W 84 minucie było 3-2 dla gości. Przy tej akcji mam duże pretensje do 4 zawodników bodajże, czy nawet do 5, bo popełniliśmy 4 błędy w tej jednej akcji i straciliśmy w konsekwencji bramkę. Stracony gol nic nie zmienił w postawie gospodarzy. Piłkarze Energii w drugiej połowie nie mieli absolutnie żadnego pomysłu na grę.
nie poradziliśmy sobie z taką chaotyczną grą, z grą, która polegała tylko na przecinaniu, wybijaniu, przeszkadzaniu do przodu ze strony przeciwnika. My nie mieliśmy na to pomysłu, a jeżeli mieliśmy pomysł, to brakowało jakby wykonania tego. Szkoda straconej kolejnej i najpewniej już ostatniej szansy, by włączyć się do walki o awans. Na 4 kolejki przed końcem Energia do lidera traci 7 punktów. Jednak trudno spodziewać się, że Kozieńczanie, grając tak nierówno, zdobędą komplet 12 punktów.